wieczór będzie miły i sympatyczny. Obejrzymy proszę Państwa, oprócz występu orkiestry wieczorowej, jeszcze występ gimnazjalistów, o którym później powiem kilka słów. Przepraszam, zapomniałam powitać Pana Mariusza Różyckiego, bardzo serdecznie przepraszam. Przedstawiciela Rady Rodziców, bardzo proszę. Głos muzyką i przenosimy się w zaczarowany świat melodii. Dziękuję.
Państwa przedstawiono orkiestrę dętą. Orkiestra przywitała Państwa marszami. Chciałbym tylko powiedzieć, że orkiestra istnieje już 39 lat, także w przyszłym roku będzie skromny jubileusz. A nie wyglądają. I wszyscy tutaj pamiętają początki. No nawet ja nie pamiętam, także w każdym bądź razie prężnie działa jako w ramach zajęć pozalekcyjnych właśnie w szkole średniej. Państwo widzicie tutaj wszyscy, to są amatorzy. Kiedy przychodzą do tej szkoły, zaczynają się uczyć na instrumentach, po roku, czasami po dwóch, tak do trzech, czterech lat i grają, myślę, że fajnie. Też paru absolwentów tutejszej szkoły, myślę, że nie paru, ale trudno powiedzieć, że kilkunastu, że kilkudziesięciu, ale przewinęło się przez tę orkiestrę. Proszę Państwa, teraz zmieniamy troszeczkę charakter występu. Taneczny. Mamy karnawał, więc dwa utwory, Mambo i Seks Bo. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Państwa, oprócz mnie w orkiestrze pracuje również kapelnik pan Olek Pawełczyk. To tam się, że tak powiem, czai przy drzwiach, ale już nie zarządza, proszę Państwa, i do końca już koncertu poprowadzi tutaj orkiestrę. Także zapraszamy kapelmistrza pana Olka Pawełczyka. Thank you.
dobry na koncertach noworocznych w czasie karnawału. Dwa utwory, proszę Państwa, które nawiązują tutaj bardziej znane, co wydaje mi się, z XIX wieku, a więc Józefa Strausa i drugi utwór Marsza Rzymskiego na cześć marszałka Rzymskiego, słynnego wielkopołości nad Bogiem Austriackim, Bożym Cesarstwem. Tak więc, kolejny, zapraszamy. Thank you.
chcielibyśmy bardzo podziękować za krótki występ. Oczywiście mam nadzieję, że pozwoli pani dyrektor, że możemy się czymś dłużej. Thank you.
związanych z świętami Bożego Narodzenia, z tradycją różnorodnością, z drugiej strony tradycji Betlejem Polskiego mamy również odniesienie i odwołanie się do historii Polski, więc nie jest to Betlejem duchowe, nazwy swojej również Betlejem Polskie. Lucjan Rydel napisał Betlejem Polskie w 1904 roku i po raz pierwszy w 1905 roku było ono wystawione na Stadionie Lwowskim. Pojawiało się regularnie w okresie świąt Bożego Narodzenia na scenach polskich do II wojny światowej. Po pierwszej wojnie światowej sporadycznie niektóre teatry pokazywały fragmenty Betlejem Polskiego lub adaptacje w odniesieniu do sytuacji, która miała miejsce w naszym państwie. W Betlejem Polskim można zobaczyć, proszę Państwa, oprócz typowych związanych z tą tradycją postaci betlejemskich, postacie związane z historią naszego kraju, bo też i związki tej sztuki z historią naszego kraju są bardzo, bardzo ścisłe. Zapraszamy więc powoli aktorów, reżyserów i muzyków do zajęcia swoich pozycji. Ja poproszę o chwilkę przerwy, żeby oni mogli zająć swoje pozycje. Bardzo proszę. Prosimy. Jestem jak pacem. Zęby moje, oczy, oglądały kiedy takie śliczne nocy jak dzisiaj Sanocka. Nie wiem co się dzieje, jest gwiazdy świecą. O północ chudnieje. Odla Boga, wolne sieci. Jak na swoich podniebańczy, zdaje mi się, zaśpiewają. Ognie ciebie zapalają. Myślałem, że przez sety nocne maruda cesty i powiadaj się, że
lepiej za czasu nie skórzy uciekać. Zaśpiewamy wioskę z Polą.
jedwabie wyzywana lalą pana, ze srebrnymi kapleckami i z mądrymi łapeckami. W pokoju się męcko, moja kochanecko, w pokoju się męcko, moja kochanecko. Wygotowany głosickami, wybijany żebeckami, ostawiany jak to mają kratupiany. Dana od wozu mle, w oboru siemecko, moja kochanecko. A która nie będzie chciała, to na wszystko będzie miała i ruciany wionek, i złoty pierścionek. Dana z moja wdana, dziewcy mną kochana. I mentalik z Matką Boską, przenajświęcą cestowską i pieniądze na obsiewki. Kochajcież mnie wszystkie dziewki. W okolu siemecko, moja kochanecko, w okolu siemecko, moja kochanecko. Zagrajcie z mi, a od ucha niech się wygula dziewucha, a jak się zbogacę, jutro wam zapłacę. Ta nas moja na dziewcy do kochana. Zagrajcie z mi, jak się z przodu, jak się z tyłu, tym zbytkiem wymucę.
nad światem i mocarz nad mocarzem. Przed moim majestatem wszystko pada na twarze. 100 podbitych narodów blednie, kiedy ja berłem skinę. Mój ukaz światem włada, siła jest przed prawem. Ja się Boga nie boję i ludzi się nie wstydzę. Na płacz i jęk nie czuły, spokój i ład wprowadzę w całym państwa obszarze. Ciała wziąłem w niewolę, spędzam teraz i serca, i duchy. Niech każdy przede mną stanie, przynieś najnowsze nowiny. Król wzywa kanclerza. Samodzierżawne panie, w całym państwie ład i pokój. Wszyscy chwalą panowanie. Tylko jeden naród trwa w milczącym uporze. Żyje w ojcu w wierze, zwyczajów dawnych strzeże. Każdy z nich buntownikiem, buntem są pacierze. Bunt im z oczu wyciera. W buncie żyje lud cały, z buntem w sercu umiera. Wygrały trzymać kości, co już w drodze utkwiały, to wyjeście zataczały do ojczyzny, do wolności. Lud z wiary siłę bierze, więc trzeba zagwiać go w bierze, aż duch buntu wyginie. Rzekłeś, wedle twych słów się stanie. I mnie posłuchaj, król, za co nam te kary? Oni we łzach i bólu bronią jego wytrwale swojej ojczyzny i wiary. Czy masz serce z kamienia? Pamiętaj się w szale. Co? Tak mówi marszałek? Precz z nim pod buty. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem wesoła nowina. Co to za śpiewanie? Słyszycie? Rycerze? Panowie? Dworzanie? Strach mi ogarnia skrycie. Po kościach idzie mrowie. Czuję, że coś się stanie. Oto nad światem wielka nowina. Panna Przeczysta zrodziła syna. On do Dawidu z Syjon posiędzie, królewskiego końca nie będzie. A nie śpiewę, budzą pasterzy, że sześć stron ciągną rzesze. Kędy na stajnej szczesze, gwiazda goleje. Co jest? Co się dzieje? Czy ten starzec oszalał? Słychać jakieś istoty. Znowu ruch państwie się przeszły. Wy z buntu monechały! Wy nikczemne pastuchy! U zamku mego brany śmiecie wszczynać rozruchy? Szukacie sobie pana, myśląc, że mój tron kruchy? Ha! Ja wam elementy z mózgu wypędzę! Wyplenię za bobony! Ja król, ja Bóg jedyny, przede mną na kolanach. Powstaję, jestem, powstaję. Hej, wielkie panie, wojska na nich prowadź. Przecież wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, a nie wikają tu. Anioł z rozpustanymi skrzydły, bunty puszczą przybłej osłania? Strach. Strach! Świat się bali. Niebo całe płonie w twojej komendy ogonie, co świeci nad dzieciątkiem w żłobie. Strach! Wszyscy mnie objęli. Podbij górze. Po chlebce. Sam zostałem na tronie. Nie dam go sobie wydrzeć. Nie stracę go przez te dziecię. To tu! To tu! Gdzie straże? Sam się obronię. Drogi mocarzu, za twe gwałty i uciski sądu Boga jesteś bliski. Pani, rzecz twojej litości, dam ci my szkarbaty, odbij mi na wielkości. Pani, stąd na moje wstawy, zrób z nich weź koronę, a ja przy twym tronie zniszczę czoło pochylone. Z tronu wyberę szydzę, korona oplątania, tak jak czapka barana. Ja śmiertelną koszulę stroję głowy i króle. Ja i panny młode od ołtarza wiodę w zimnej grobu. Czy myślisz, że ciebie oszczędzę? Morderco, potworze? Cóż z państwem się stanie? Nie, jej pomiłowanie. Majestat mocarza, tu twych stóp się da.
Sam razłeś moją sieć. Mnie służył za żywota. Miałem zatratę leć, biorąc z oboje. Pawle z Maciejem, Pawle z Kowina, że
siada i kluski z olejem jada. Bud tabaczki w zimy żyje i flaszkę wódki wypije. I babusie w domu bije. O ja biedny dziad, cóż ja będę jadł? Pójdę sobie na ryneczek, kupię sobie kukiełeczek, będę sobie jadł, 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 bo ja biedny dziad. Napił się dziadziu z ciepłego winka, gonił babusię w koło kominka. Babusia rada rączkami klaszcze, a mój dziadziusiu koń ze mnie jeszcze. Bo babusia dla dziadusia jeczoneczkę dusi. Prosi, dziadek prosi, torbę złą się prosi. Prosi na włoskie rany, bo mi się trzęsą kałgany. Na tej miłości dziecię.
Państwo i Kutajsko jest jak cały Boże. Przy Tobie.
osiągnięciem, że jest ta, jak mówię, sprawa przygotowywana był na ten troszkę wcześniejszy. Z racji tej, że wiele uroczystości działo się w jednym czasie, my pokazujemy ten spektakl dzisiejszy. Żal byłoby nam Państwu tego spektaklu nie pokazać. Myślę, że jest na tyle ładny, okupiony wielkim wkładem pracy nasz aktor młodzieży. Oczywiście jak zwykle reżysera i głównego scenografa pani Dorota Mąska. Proszę Państwa. Bardzo, bardzo miło. Dziękujemy za